Cześć! Cześć! Tu sport i gimnastyka z niepełnosprawnością. Tereska. Mama. Witamy Was serdecznie na kolejnych ćwiczeniach. Ćwiczcie razem z nami. Dostosowujcie ćwiczenia nasze do swoich możliwości. Mamy świadomość, że nie wszystkie ćwiczenia są dla Was łatwe, albo że niektóre ćwiczenia są dla Was zbyt proste. Dostosowujcie tempo, ilość przygotowanych przez nas serii do siebie, tak aby wszyscy z nami ćwiczyli i żeby byli zadowoleni. A teraz Tereska pokaże Wam, co jest potrzebne dzisiaj na ćwiczenia. Gazeta. Gazeta. Wody. Dwie wody. Gąbka. I jeszcze jedna gąbka. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Przekładanie gąbki z ręki do ręki. Mocno rozkładamy ręce. Mocno, szeroko. Dobrze. Dobrze. Świetnie. Robimy to 5 razy po 3 serie. Świetnie, Tereno. 5, 4, 3, 2, szeroko ręce, 1, bardzo dobrze i stop. Robimy to 3 razy. Kolejne ćwiczenie, przekładanie gąbki przed sobą i za sobą. I tak 5 razy. Zaczynamy. 1. Druga ręka do tyłu, tak, pomagamy tutaj. 2. Świetnie, i dalej. 5 razy. 3. Super. 4. I 5. Super. Powtarzamy to 4 razy. Kolejne ćwiczenie. Chodzenie z gąbką na głowie. Nakładamy sobie równiutko tutaj gąbkę i powolutku, żeby gąbka nie spadła, idziemy do przodu. Jeszcze raz nakładamy. Ja tutaj pomogę Tereni i uwaga, ostrożnie, pomalutku. To trudne ćwiczenie. Tak. Proszę. No, powolutku. Poczekaj. No, uwaga, jeszcze. Powoli, nie spiesz się Tereny. Powolutku. O, no, powolutku. Dobrze. Hop. Dobrze. Koniec ćwiczenia. Świetnie. Super, Teresko. Kolejne ćwiczenie. Chodzenie na czworaka. Z wykorzystaniem gąbek. Ustawiamy się do czworaków. Kładziemy na plecy gąbkę. Ja pomagam tutaj Teresce, tak? I idziemy tak spokojnie. Gąbka nie spadła na bok. Ustawiamy ręce. Całe dłonie ustawiamy na materacie. Wiem, że to jest trudne, tak? Nie. No to jest super. Brawo, doszłyśmy już do końca. Świetnie. Stop. To ćwiczenie. Powtarzamy 4 razy. Nie zapominajcie o przerwach. Kolejne ćwiczenie. Podnoszenie ciężarka. Raz jedną ręką i raz drugą ręką. Zaczynamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, stop. Przekładamy do drugiej ręki. Tereska to ćwiczenie zrobi w obu rękach, tak? Pomagając sobie. Ręka prawa pomaga ręce lewej, dlatego że ręka prawa jest troszeczkę mniej sprawna. A my robimy to drugą ręką. Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Świetnie. Super, brawo. A oto kolejne ćwiczenie. Ręce do góry. Tak. I podciągamy na zmianę. Raz jedno kolano, raz drugie. Hop. I liczymy teraz. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Świetnie. To ćwiczenie powtarzamy 3 razy. Kolejne ćwiczenie. Obroty na prawą i na lewą stronę. Popatrzcie. Pękamy albo stoimy tyłem do siebie i przekładamy gazetę. Hop. Przekładamy gazetę do drugiej ręki. Hop. Podajemy, przekładamy z ręki do ręki. Świetnie, Tereska. Super. Przekładamy. Podajemy. Przekładamy. Podajemy. Przekładamy. Podajemy. Na koniec mamy dla Was zabawę. Zabawa z jajkiem, przenoszenie jajka na łyżce. Nasze jajko jest ugotowane na twardo. Można do tego wykorzystać piłeczkę ping-pongową lub inną małą piłeczkę. Zabawa polega na tym, że przechodzimy z jajkiem i przekazujemy sobie. Jajko nie może spaść z łyżeczki. Super, Tereńko malutku, tak? Jak spadnie, to się popije. Idziesz do mnie i przekazujesz mi jajko. Ja teraz to jajko przekazuję Tereńce. Uwaga. Mi nie spadło. Świetnie, Tereńko. Być tak, żeby tobie było wygodnie. Tak, jest ok. Tereńka ma utrudnienia, ponieważ jedna noga jest po operacjach krótsza. Bardziej się kołysze na nogi, ale świetnie sobie daje radę. Jajko jeszcze ani razu nie upadło. Super, świetnie. Zapraszamy do zabawy. I życzymy wesołych świąt. Nie zapominajcie o odpoczynku, relaksie. My dzisiaj tak odpoczywamy.